Telewizja w Polsce.pl to są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam państwa. Od wczoraj całe środowisko medialne, ale na pewno też opinia publiczna żyje wyjściem z aresztu Sławomira Nowaka. W związku z czym my pytamy, kto wypuścił Sławomira Nowaka. Nazwisko sędzi jest już znane. Ujawniliśmy je wczoraj na portalu w Polityce.pl, ale szerzej także o tej decyzji, o tym, w jaki sposób, w jakim stylu Sławomir Nowak także opuścił areszt na warszawskiej Białołęce. Rozmawiamy z dziennikarzami śledczymi. W naszym studiu jest Wojciech Biedroń, który sprawę monitoruje, portal w Polityce.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I Cezary Gmyz, Telewizja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Na początek, drodzy państwo, wspomniane wyjście z aresztu Sławomira Nowaka i konferencja prasowa Zbigniewa Ziobry, prokuratora generalnego, a także Bogdana Święczkowskiego, prokuratora krajowego, tuż po tym, jak Sławomir Nowak areszt opuścił. Sławomir N. został zatrzymany w lipcu 2020 roku. W sierpniu 2020 roku podczas przeszukań, szanowni państwo, ujawniono skrytki, które tutaj pokażemy, i ujawniono środki finansowe, co do których mamy już pewność, mamy dowody, że były wykorzystywane i były w posiadaniu pana Sławomira N. No właśnie, skrytki, w których Sławomir Nowak miał ukrywać pieniądze. Pieniędzy, jeżeli mowa o oficjalnych zarzutach, miało być 4 miliony. 1 milion złotych to kwota kaucji, którą teraz Sławomir Nowak musi wpłacić. A nazwisko sędzi, która podjęła decyzję o tym, że może wyjść na wolność, to Agnieszka Domańska. I o tym pisał wczoraj redaktor Wojciech Biedroń. Dlaczego taka decyzja? Czy można było się jej spodziewać? Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zwracał uwagę wczoraj także na słowa Donalda Tuska, które mówią o tym, że Sławomir Nowak to więzień polityczny. My ciągle nie znamy uzasadnienia tej decyzji pani sędzi Domańskiej. Z tego, co przekazywał prokurator, wynika, że no pani Domańska, pani sędzia, no uznała, że dalsze przesiadywanie, że tak powiem, w areszcie tymczasowym pana Nowaka, przypomnę, że w tym areszcie znalazł się już w lipcu ubiegłego roku, no nie przysłuży się w żaden sposób sprawie i prokuratura nie ma żadnego powodu ku temu, żeby nadal wnioskować o przedłużenie tego aresztu. Póki nie zobaczymy uzasadnienia, oczywiście ciężko nam się do niego odnosić bezpośrednio, natomiast to dziwi, tak? No dziwi choćby dlatego, że prokuratura wielokrotnie podnosiła, że ta sprawa ciągle jest rozwojowa, ciągle się nad nią pracuje. Ja chcę przypomnieć niektórym, również moim kolegom po fachu i koleżankom, że takie sprawy często trwają po 2-3 lata, a i zdarza się, że dłużej. Ona jest wielowątkowa, jest mnóstwo czynności do przeprowadzenia, cała masa dowodów, olbrzymia ilość świadków. To prawda, natomiast 9 miesięcy w areszcie już Sławomir Nowak odsiedział. No tak, to nie zmienia to faktu, że prokuratura nie przygotowała jeszcze aktu oskarżenia. I nie widzę żadnego powodu, żeby prokuratura miała w ciągu 9 miesięcy ten akt oskarżenia przygotowywać, bo no nie, jeszcze raz powtarzam, tego typu sprawy po prostu trwają. Pamiętajmy, że pan Nowak, i tutaj w pełni zgadzam się z prokuratorem krajowym i generalnym, no będzie miał możliwość zupełnie swobodnego mataczenia w sprawie. Tam podnoszono jeszcze kwestię ewentualnej możliwości opuszczenia kraju. Ja nie widzę w tym momencie takich możliwości. Może Cezary ma większą na ten temat wiedzę, ale nie wydaje mi się, żeby on chciał w tym momencie, a już pomysł, że miałby uciec na Ukrainę, wydaje mi się zupełnie kuriozalny. Myślę, że ostatnią rzeczą, którą by chciał Nowak, to trafienie na Ukrainę. No właśnie, bo te zarzuty, materiał dowodowy zbierany i dostarczany przez i polskie służby specjalne, i te ukraińskie. Czy rzeczywiście istnieje możliwość, aby Sławomir Nowak zbiegł z kraju? Cezary Gmyz. Ja uważam rzeczywiście, że istnieje taka możliwość, dlatego że przypomnimy, że są dwa co najmniej przypadki, w których sąd odmówił zastosowania aresztu tymczasowego i te osoby znajdują się poza granicami. A są to osoby również z kręgu Donalda Tuska i mecenasa Giertycha. Pierwszą osobą jest Leszek Czarnecki, biznesmen, któremu odmówiono aresztu i który ukrywa się za granicą. Podobnie Roman Giertych. A natomiast jak odmówiono zastosowania tego środka zapobiegawczego, wyjechał i najprawdopodobniej w kraju się już nie pojawi.
więc ja uważam ryzyko ucieczki za dość duże, zwłaszcza że granice na zachodzie i na południu są granicami otwartymi. To, że rzeczywiście będzie ciężej ucieknąć Ukraina, i też obawiam się, że Sławomir Nowak raczej by na Ukrainę nie chciał uciekać, ponieważ no, tam czeka na niego NABU, czyli ten ukraiński odpowiednik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bardzo elitarna służba, więc jeżeli by chciał zbiec, to obstawiam raczej kierunek zachodni bądź południowy, i to ucieczka jest stosunkowo prosta, dlatego że kontrole na granicy są tylko i wyłącznie wyrywkowe i dotyczą przede wszystkim sprawdzania, czy ktoś jest, czy ktoś ma koronawirusa, czy nie. Właśnie, pan się uśmiecha, panie redaktorze, no właśnie my tu w studiu też, ale no, to jest obraz tragiczny. W dobie pandemii, kiedy te kontrole tak naprawdę powinny być wzmożone i właśnie każdy powinien być prześwietlony choćby no, pod takim podstawowym kątem, jak to, czy nie jest poszukiwany, to słyszymy, że ucieczka jest bardzo prosta. A tak, ona jest rzeczywiście bardzo prosta, chociaż służby też oczywiście są dość skuteczne w poszukiwaniu takich osób, że przypomnę sprowadzenie przed 2,5 rokiem Marka Falenty, żeby odsiedział już zasądzonemu prawomocnie wyrok, więc służby potrafią poszukiwać takich osób. No problem polega na tym, że tutaj on nie jest osobą poszukiwaną i oczywiście służba graniczna dostanie. Ma zakaz opuszczania kraju, no tak. Zastrzeżenie tego paszportu, i gdyby się pojawił na przejściu granicznym, gdzie się kontroluje dokumenty, czyli na lotnisku, to oczywiście zostanie zatrzymany. No ale Sławomir Nowak przecież nie jest idiotą, nie będzie uciekał z kraju przez przejście graniczne, gdzie jest kontrola dokumentów. Jeżeli już, no, to wybierze przejście graniczne, a bądź może przejść po prostu w dowolnym miejscu, no bo strefa Schengen nie przewiduje granic, więc może nie musi tego robić na byłych przejściach granicznych, tylko może przekroczyć tą granicę w dowolnym miejscu. Czy takiej wiedzy, o której teraz mówimy, nie miała pani sędzia? I czy rzeczywiście można dać wiarę temu, co sugerował Zbigniew Ziobro, że słowa Donalda Tuska stały się prorocze? No nie da się nie mówić o tej koincydencji. No mieliśmy sytuację, w której w piątek pan Donald Tusk, niepytany właściwie przez nikogo już na koniec tego, powiedzmy sobie szczerze, i wprost ustawionego wywiadu, nagle sobie przypomniał o panu Nowaku, a w poniedziałek mamy decyzję sądu, dzięki której może opuścić areszt. Co bardzo ważne, miesiąc temu z okładem, 4 marca, sąd apelacyjny uznał, że Sławomir Nowak powinien przebywać w areszcie, a jego wyjście z aresztu może w znacznym stopniu, jak nie, jeśli nie utrudnić śledztwa, to na niego w jakiś sposób niepożądany, nieuprawniony wpływać. Więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją cokolwiek osobliwą. No niestety trzeba powiedzieć, że orzekała w tej sprawie sędzia, która jest związana ze skrajnie upolitycznionym Stowarzyszeniem Justicja. Jest jego ważnym warszawskim członkiem. To nie jest przypadkowa osoba w Justicji, nie jest to szeregowy sędzia, to jest osoba, która posiada bardzo realne wpływy w tym stowarzyszeniu, a to stowarzyszenie, pragnę przypomnieć, no ręka w rękę z opozycją idzie przynajmniej od 5 lat, jeśli nie 6 w tym momencie. Więc tutaj trzeba o tym powiedzieć i trzeba to połączyć. Ja w ogóle zawsze będę mówić, w kwestiach dotyczących polityków, członkowie stowarzyszeń sędziowskich, wszystko jedno jakich, ale takich przede wszystkim, które prowadzą działalność polityczną, a Stowarzyszenie Justicja i Temis prowadzą działalność polityczną, powinni się z automatu wyłączać. Byłem bardzo zdziwiony, że tutaj nie było, że tutaj nie było jeszcze ingerencji prokuratury, ale już nie wchodzimy w kwestie formalne, bo to nie jest dzisiaj najistotniejsze. Ważne jest to, że sędzia zrobiła tak, jak sobie życzył tego pan Donald Tusk, i niestety trzeba o tym mówić, bo już sam fakt, że Donald Tusk wpływał poprzez media na sąd, no jest czymś absolutnie skandalicznym u polityka, który nie ma dnia, by nie mówił, że politycy to nie powinni w żaden sposób wywierać presji na sędziach i sędziowie to są tacy, prawda, niezawiśli i niezależni. No to widzieliśmy ten obrazek z wczoraj. Mam nadzieję, że wszystkim na długo utknie w pamięci.
Właśnie, widzieliśmy także opuszczającego areszt Sławomira Nowaka. Fakt dzisiaj na pierwszej stronie publikuje ten jego wizerunek, choć w masce. Za 1 000 000 zł wyszedł z aresztu. No właśnie, kaucja bardzo wysoka, o tym za chwilę jeszcze pomówimy w szczegółach. Te 4 000 000 zł, o których wspomniałam, to kwota zawarta w dokumentach, w zarzutach. Na tyle miały opiewać przestępstwa. Przestępstwa korupcji, zarzucane jest pranie brudnych pieniędzy i nawet kierowanie grupą przestępczą. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to miało mieć miejsce i na Polsce, i na terytorium Ukrainy. Skrytki, o których mówił prokurator krajowy na początku naszego programu, to skrytki, gdzie Sławomir Nowak miał ukrywać pieniądze. No właśnie, skąd on weźmie 1 000 000 zł? Czy rzeczywiście miarodajne są te zarzuty, o których słyszymy? Wreszcie, czy Zbigniew Ziobro, tak jak zapowiedział, ujawni materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę w tej sprawie? Cezary Gmyz. Ja zacznę jeszcze może od jednej kwestii, a mianowicie od tego postanowienia sądu. Ja uważam, że mimo wszystko posiedzenia aresztowe powinny być posiedzeniami jawnymi, jeżeli dotyczą materii, która niekoniecznie jest objęta tajemnicą śledztwa. Można przypuszczać, że to orzeczenie wcześniej czy później będzie jawne, bo prokuratura musi napisać uzasadnienie do tego orzeczenia, ale też ta okoliczność, że Sławomir Nowak wychodzi 4 dni przed terminem, bo przypomnijmy, że areszt miał trwać do 16 kwietnia, to jest okolicznością, która budzi zdumienie, do tego, że ona daje zdecydowanie mniejsze pole manewru prokuraturze, która po pierwsze musi czekać na sporządzenie uzasadnienia, żeby napisać zażalenie na to postanowienie, a po drugie no, ma po prostu mniej czasu niż Sławomir Nowak, niż jego adwokaci, i to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Natomiast pytanie, skąd Sławomir Nowak weźmie pieniądze. Przypuszczam, że jeszcze nie wszystkie skrytki ukrywać pieniądze zostały opróżnione, bo najprawdopodobniej te skrytki zostały odkryte dzięki zeznaniom innego podejrzanego w tej sprawie. Wszystko na to wskazuje, że po prostu on ujawnił, licząc na złagodzenie kary. Natomiast te zarzuty, które są ciążą na Sławomirze Nowaku, to są no, zarzuty rzeczywiście ciężkiego kalibru. No bo oczywiście najpoważniejsze to jest kierowanie grupą przestępczą, ale fakt też przyjmowania łapówek oraz tego, że Sławomirowi Nowakowi mieli się opłacać prezesi największych polskich firm, żeby zachować swoje stanowisko, i że wypłacali mu dole, no to powiedziałbym, jest to zachowanie swoistego rodzaju mafijne, bo to jest tak naprawdę wypłacanie haraczu. Znaczy ja chciałem powiedzieć jedną rzecz do tego, co powiedział kolega, mianowicie wczoraj był wywiad w jednym z tygodników wydawanych przez szwajcarsko-niemiecką firmę, i w tym owym tygodniku wypowiadał się pan Krawiec a propos tych menadżerów, tak, którzy jest, mogli się, którzy mogli się opłacać panu Nowakowi, i jedno zdanie utkwiło mi w pamięci z tego wywiadu. No więc tam rzeczywiście pada w końcu pytanie, co zarzuca panu Krawcowi prokuratura, więc on tam opowiedział, my o tym szeroko również pisaliśmy w portalu w polityce.pl, ale na koniec tego zdania, no to czy się pan nie boi, pyta dziennikarz, i tak mniej więcej kieruje tę rozmowę, on mówi, nie, liczę na wolne sądy, w związku z powyższym, uśmiechnąłem się, bo jakby ten zbieg okoliczności, czyli wywiad Tuska, decyzja sądu w sprawie Nowaka, tego samego dnia wywiad, no oczywiście rozumiem, że przypadkowo opublikowany właśnie tego dnia, no to i to, co mówi pan Krawiec, więc no to wszystko się układa w taką całość, no niezbyt fajną chyba, i zdajemy sobie chyba z tego wszystko będącą sprawę. Doskonałą puentą dla tego punktu naszego programu, prawda, bo mówimy o sądach, mówimy o uzasadnieniu tychże decyzji, mówimy także o politykach i byłym prezesie Orlenu, który wypowiadał się na temat właśnie więźniów politycznych, tak zwanych, i o tym jeszcze za chwilę szerzej porozmawiamy z redaktorami. Będziemy mówili o tym, no właśnie, w Polsce więźniowie polityczni, czy oni zasługują na takie porównania, jakie poczynił Donald Tusk, a także wychodzący wczoraj z aresztu na Białołęce Sławomir Nowak. Zaraz wracamy.